Dzień dobry i dobry wieczór. Pierwsze po wyborach wycinanki prasowe, czyli przegląd prasy. I uwaga, tym razem wyjątkowo będę dość łagodny, a nawet postaram się trochę pochwalić. Zapowiedziałem, że będę łagodny i już się tłumaczę dlaczego, bo na ogół nie bywam łagodny. Ale tym razem trochę darowuję tygodnikom, bo one były w wyjątkowo trudnej sytuacji. Wybory, jak wiadomo, mieliśmy w niedzielę, jak zresztą wszystkie wybory. Tygodniki w większości zamykają się w końcu poprzedniego tygodnia. Nawet jeżeli któreś jest w stanie dotrwać na przykład z okładką do niedzieli wieczór, to po pierwsze, z góry już było wiadomo, że to nie będą jeszcze pewne wyniki. Akurat okazały się pewne, ale w końcu tego nie wiedzieliśmy wtedy. No po drugie, nie daje się zrobić nowego numeru w ciągu kilku minut, a bardzo trudno jest jednak stworzyć dwie osobne wersje tygodnika na wypadek takiego bądź innego wyniku wyborczego. Czyli tygodniki trochę są zmuszone się wycofać, powiedziałbym, z frontu walki. Nawet w przypadku polityki czy tygodnika powszechnego, które zamykają się ciut później, ale tego czasu jest też straszliwie mało, a jak wiadomo, jeszcze właściwie cały poniedziałek były wątpliwości co do ostatecznego wyniku, czy też, mówiąc raczej szczerze, jeszcze nie wygasły nadzieje, że ten wynik będzie inny. Ale paradoksalnie może to wcale nie robi tygodnikom tak źle i nam, jako ich potencjalnym czytelnikom, nie robi tak źle, bo mi się wydaje, że to, co nam się w tej chwili wszystkim należy, to jest chwila odpoczynku jednak. Otrząśnięcia się po tym ogromnym, no głównie emocjonalnym jednak wysiłku, jaki nam towarzyszył w ostatnich tygodniach. Warto by, nie tylko dlatego, że okres wakacyjny, bo w końcu nie wszyscy pewnie mogą na wakacje wyjechać, ale warto w tej chwili złapać trochę dystansu do tego wszystkiego, co się dzieje i zastanowić się, skąd ta kolejna klęska. Klęska, nie ma co się oszukiwać. Szczerze powiem, irytują mnie tytuły w Gazecie Wyborczej mówiące cały czas o remisie. Polityka zresztą też na coś takiego się zdecydowała, bo pokazała, że pół na pół. No jednak nie pół na pół. Weźmy pod uwagę, że mimo, że jeden wynik jest trochę ponad 50%, a drugi trochę poniżej, to jest całkiem duża grupa ludzi i że wynik tak nie ulega wątpliwości, że nawet po tak zwanej opozycyjnej czy demokratycznej stronie ucichły zupełnie głosy, że na pewno sfałszują, tak? Być może fałszerstwa moglibyśmy się bać, gdyby to była różnica 10 czy 50 tysięcy głosów, ale nie pół miliona. Czyli przede wszystkim spokój nas może uratować, powiedziałbym. I czy ten spokój nam tygodniki zapewniają? Znaczy oczywiście, że zajmują się, rzecz jasna, sprawami politycznymi, taka też ich rola. W polityce na przykład jest całkiem niezły, tak jak w poprzednim numerze, wypowiadali się w takich krótkich, felietonowo-publicystycznych formach właściwie wszyscy najpoważniejsi dziennikarze polityki na temat drugiej tury wyborów. Tak, tym razem polityka zaprosiła grupę bardzo różnych komentatorów i to jest profesor Antoni Dudek, to jest Ludwik Dorn, to jest profesor Rafał Chwedoruk, profesor Rafał Matyja, Michał Sutowski, profesor Renata Mieńkowska-Norkienę i bardzo dobrze. Wydaje mi się, że to, co nam potrzeba, to właśnie obejrzeć to, co się stało z kilku różnych punktów widzenia. My mamy niestety to nieszczęście, że na ogół tkwimy w jakiejś własnej bańce, na ogół w mediach społecznościowych, czasem też jakiejś towarzyskiej i właściwie widzimy tylko jeden jedyny punkt widzenia i jedno jedyne słuszne wyjaśnienie wszystkich problemów i całego zła tego świata, bądź też całego dobra tego świata. Dlatego im więcej tego typu różnych spojrzeń, to tym lepiej. Dlatego też nie pokażę dzisiaj, bo tygodnik powszechny co prawda dostałem internetowo, ale bez możliwości wydruku, ale są tam dwa materiały, które bardzo polecam. Mimo że z jednym z nich się w dużym stopniu nie zgadzam, to jest wywiad z Robertem Krasowskim. To gdyby Państwo pamiętali, kiedyś w okresie pierwszego PiS-u redaktor naczelny dziennika Gazety Prawnej, no tak raczej powiedziałbym wspierającej PiS w tamtym okresie, taki no, prawicowy komentator, wydał kilka książek na temat polskiej polityki, historii polskiej polityki po 1989 roku, a tutaj w tym wywiadzie dość demonstracyjnie mówi, że te wybory były wielkim zwycięstwem demokracji. No już widzę, jak się Państwu jeży włos na głowie,
i zaciskają pięści, ale przeczytajcie to. Bo problem nie polega na tym, żeby się z Krasowskim zgodzić. Ja się z nim w bardzo wielu elementach nie zgadzam. Tylko jest samobójstwem intelektualnym, jeżeli przestajemy słuchać i oglądać świat też przez inne punkty widzenia. I to nie przez punkty widzenia idioty czy pracownika frontu ideologicznego. Tak? W związku z tym nie interesują mnie oczywiście interpretacje rzeczywistości w wydaniu czy to Jarosława Kaczyńskiego, czy któregokolwiek z jego lokali. Nie, ale Krasowski niewątpliwie, mając rozliczne znajomości po prawej stronie polskiej sceny politycznej, jest równocześnie kimś, kto ma jakiś własny, oryginalny pogląd. Jeżeli nie nauczymy się tych poglądów również absorbować, kłócić z nimi, być może, ale kłócić na poważnie, a nie mówić, że jesteś idiotą, zdrajcą i pisowcem, to następne wybory też przerąbiemy. I to jest jeden taki materiał, który bardzo polecam, a drugi troszeczkę inny, bo z kolei to też jest rozmowa z kolei z Adrianą Porowską, która jest społeczniczką, doradczynią była Szymona Hołowni między innymi, aczkolwiek, jak mówi, jest w stanie doradzać każdemu, kto ją o to poprosi z polityków, która pracuje we wspólnocie kamiliańskiej z ludźmi biednymi, bezdomnymi, w trudnej sytuacji. I jej pogląd na to, co się dzieje, zdarzyło i pewnie zdarzy w Polsce, jest niesłychanie ciekawy. Ja od razu powiem, ona jest zdecydowanie, to widać, wyraźnie antypisowska. Tak od razu ją tak jednak zaproteguję do Państwa, żebyście jej nie skreślali. Ale też przez to, że patrzy z takiego punktu widzenia, który podejrzewam, że dla większości z nas jest zupełnie niedostępny, to jej spojrzenie jest niesłychanie ciekawe, bardzo ważne. I tak jak z Krasowskim można się kłócić, tak sądzę, że to, co ona mówi, trzeba po prostu wziąć pod uwagę i jakoś wmontować w swój zespół poglądów, jeżeli chcemy rzeczywiście dążyć do prawdziwego zdefiniowania tego, czego jesteśmy świadkami i tego, w czym uczestniczymy. To tyle z Tygodnika Powszechnego. Wracając jeszcze do polityki, to jak zawsze ciekawy wywiad Jacka Żakowskiego, tym razem z Iwanem Krastewem. To jest bułgarski politolog, ale właściwie o światowej renomie. I to jest rozmowa o ponadpolitycznej wspólnocie losu i ratowaniu społeczeństw przed apokalipsą. Oczywiście robiony jeszcze na pewno przed drugą turą wyborów, ale też nie o to chodzi. Krastew nie jest od tego, żeby nam komentować, co oznacza tam te 51 czy ileś procent, tylko nad tym, żeby spojrzeć globalnie na pewne problemy, które są naszym wyzwaniem. I od razu powiem, o tych globalnych problemach mówi materiał, którego nie ma w żadnym z tych tygodników, które to omawiam, ale wydaje mi się, że to jest jeden z najciekawszych materiałów, jakie w ostatnich dniach, a może tygodniach czytałem. To jest w gazecie.pl rozmowa Grzegorza Sroczyńskiego, zamieszczona we wtorek, czyli jeżeli Państwo dotrzecie do tego później, to na pewno ją sobie można jakoś tam wygooglować, z Edwinem Bendykiem, znakomitym publicystą polityki zresztą, ale który właśnie niedawno został nowym szefem Fundacji Batorego. No, to jest ekstraklasa światowa intelektualnie, powiedziałbym, ale też pokazuje on, że tak naprawdę nie dostrzegamy istoty problemów, przed którymi stoimy my i Polska jako część, nieodłączna część globalnej wspólnoty narodów. Piekielnie ważna rozmowa. A skoro mówiłem, że Bendyk jest z polityki, to jeszcze pozostanę przy polityce i zupełnie odchodząc od tematów stricte politycznych, zaproteguję tekst mojego chyba ulubionego działu w tym tygodniku, czyli popularno-naukowego, gdzie Karol Jałochowski pisze o taryfikatorze mikrośmierci. Co to są mikrośmierci? To jest, proszę Państwa, naukowcy, statystycy wymyślili, jak wyliczać ryzyka różne, ryzyka życiowe różne, które nas spotykają, które nam bezustannie towarzyszą, choć oczywiście w bardzo małym stopniu towarzyszą, kiedy idziemy sobie spokojnie ulicą. Nie wiem, nie jeżdżą po tej ulicy wariaci w samochodach, a kiedy, nie wiem, jedziemy na wojnę do Afganistanu, bo tam możemy iść podobną ulicą, też może tam być mało samochodów, ale rzecz jasna ryzyko naszej śmierci jest zupełnie inne niż na przykład w Warszawie, w Krakowie, w Rzeszowie
czy gdziekolwiek indziej w Polsce. I to jest fascynujący tekst o tym, jak się bada różne rzeczy, przy czym należy go oczywiście przeczytać w całości, bo ta jednostka wymyślona, ta mikrośmierć, MM skrót, czyli mikromort, oczywiście statystycznie może się przydać, ale też oczywiście istnieje ryzyko, że nie należy uśredniać, bo właśnie zależnie od tego, ile mamy lat, jakiej jesteśmy płci, na co chorujemy, to się może bardzo zmieniać, ale o tym też jest. To jest kapitalny tekst pokazujący, nad czym pracują naukowcy i co z pozoru może wyglądać jak ustalanie krzywizny banana, słynne, zresztą nieprawdziwe. Ja piję do tych rzekomych przepisów Unii Europejskiej, które u nas zrobiły taką antyeuropejską furorę. Ale tak naprawdę, jak można ciekawie jako narzędzia, podkreślam, nie celu samego w sobie, używać tego potem do analiz rzeczywistości. Niewątpliwie jest to dużo trafniejsza wtedy analiza niż wtedy, kiedy robimy to tak, jak my na ogół robimy, czyli dowodzimy coś tak zwanym dowodem z anegdoty. Czyli ponieważ poznaliśmy jednego rolnika, to my wiemy, jacy są rolnicy, a ponieważ nasze dziecko ze szkoły przyniosło coś tam, to wiemy, jakie są dzieci i jakie są szkoły. Taki jest niestety powszechny poziom polskiego dyskursu publicznego, nawet w przypadku ludzi bardzo inteligentnych i wyedukowanych. No ale może ten tekst troszkę się przełoży na to, żeby też spojrzeć na to inaczej. To najciekawsze rzeczy w polityce. W przeglądzie na pewno jedna rzecz bardzo godna uwagi, to znaczy rozmowa z profesorem Jackiem Wysockim, to jest pediatra i specjalista chorób zakaźnych, pracujący w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Wakcynologii o szczepieniach. Dlaczego, to zapewne Państwo wiecie, to po słynnym wystąpieniu Andrzeja Dudy. I profesor, jak z przeproszeniem krowie na pastwisku, tłumaczy, po co szczepienia, dlaczego szczepienia, jakie szczepienia, w jakiej sytuacji i tak dalej, i tak dalej. Bezcenny tekst kategorii takich, powiedział, wytnij i zachowaj, bo może się przydać niestety w naszym wesołym kraju. To tyle z przeglądu i o dziwo pochwalę też jeszcze Newsweeka, którego ostatnio bardzo ganiłem. Przede wszystkim, jak mówiłem przed chwilą o Edinie Bendyku jako nowym szefie Fundacji Batorego, niesłychanie zasłużonej zresztą dla budowania demokracji, a szczególnie demokracji chyba lokalnej w Polsce. A tu jest z kolei rozmowa z Aleksandrem Smolarem, który jakby zwolnił miejsce, na które teraz wybrano Edina Bendyka, no, kierował Fundacją Batorego przez 29 lat. Rozmawia z nim Tomasz List. To jest szalenie ciekawa rozmowa, którą nie sposób streścić, bo ona jest właściwie o kawale życia Smolara. Żeby się Państwu nie pomyliło, w Obywatelach News z kolei występuje drugi z braci Smolarów, Eugeniusz, z którym się pewnie Państwo mogli zetknąć, ale jak mówię, to są bracia, to nie jest ta sama osoba, aczkolwiek Eugeniusz jest równie ciekawym i pasjonującym człowiekiem jak Aleksander Smolar. Więc jak mówię, to nie jest rozmowa do streszczenia, może poza jedną anegdotą, bardzo na czasie, a mianowicie Smolar, który siedział oczywiście w 68 roku, a jakże, i siedział, jak mówi, siedziałem w jednej celi z Januszem Spotańskim, to nieżyjący już pisarz, tłumacz i przede wszystkim satyryk znakomity, i Spotański zapytał, czy wyjadę. I jeszcze nie byłem zdecydowany, a on na to: dureń jesteś. Czy wiesz, kto by został w tym kraju, gdyby otworzyli granice? 5000 wahających się Żydów. I tylko oni. Więc to bardzo na czasie, biorąc pod uwagę, że jakieś mamy teraz publiczne deklaracje, że będziemy wyjeżdżać z tego kraju, bo nam się tu nie podoba. Notabene, nie wiem, czy kiedykolwiek w czasach niepanowania prawicy, czyli zarządów PO-PSL, przynajmniej tej prawicy pisowskiej, czy słyszeli Państwo deklarację właśnie tej skrajnej pisowskiej prawicy, że ktoś wyjedzie, jak na przykład przegra kolejne wybory? Ja nie słyszałem. A to ciekawe, myślę, do zastanowienia, dlaczegoż to tylko obóz prawdziwej demokracji deklaruje, że ucieknie z tego kraju, jeżeli znów mu się nie uda w wyborach.
ale to na osobny temat, być może na wielką debatę. Jest w tym Newsweeku też bardzo ciekawa rozmowa z profesor Anną Wolf-Powęską, w której na pytanie Renaty Grochal, czego dowiedziała się pani o Polsce podczas tej kampanii, profesor Wolf-Powęska odpowiada, sporo, że na przykład jako wyborcy mamy bardzo ograniczoną wiedzę o polityce. Uczniowie nie wynoszą niezbędnej edukacji politycznej ze szkoły. Moja wnuczka ma znać na pamięć dopływy Nilu, daty bitew i poczet królów polskich. W szkołach jest czas na rekolekcje, nie ma zaś miejsca na praktyki chociażby w samorządach lokalnych. W Niemczech w wielu miastach raz do roku szkoły zamieniają się w republikę. Uczniowie uczą się planować budżet dla dzielnicy, poznają potrzeby lokalnych mieszkańców, współpracują w rozwiązywaniu problemów. Brak wiedzy na temat kompetencji prezydenta i głównych organów państwa, naszych obywatelskich praw i obowiązków powoduje, że politycy mogą nam obiecywać gruszki na wierzbie. No właśnie, a państwo jesteście tak przekonani, że znacie te wszystkie obowiązki prezydenta, premiera i rządu i że braliście udział w takich praktycznych zajęciach jak w Niemczech? Pewnie nie, a o ile możemy dzisiaj tłumaczyć ten wstrętny PiS, to pytanie brzmi, a dlaczego przez poprzednie 30 lat to nie było możliwe? Kiedy przecież wszyscy wiedzieli, że budujemy zupełnie od nowa, budujemy demokrację w kraju bardzo zniszczonym przez rządy PRL i przez wojnę. Troszkę za późno się chyba zorientowaliśmy. Nie będę polecał, ale odnotuję, że niezawodny Cezary Michalski, który kiedyś we wspomnianym przeze mnie dzienniku Roberta Krasowskiego, tego, z którym rozmowę polecałem w Tygodniku Powszechnego, był jednym z głównych propagandzistów PiSu, a teraz jest po zupełnie przeciwnej stronie, czego mu nie wypominam bardzo dobrze, że zmienił zdanie, ale mam takie wrażenie, jakby mentalnie trochę pozostał w tej poprzedniej formacji, bo jego tekst pod tytułem Jak pozbawić władzy Kaczyńskiego stawia demokratom, nie wiem kto to jest, nie definiuje tego, 10 przykazań. I pierwsze jest takie, opozycja nie może dziś sobie pozwolić na luksus wielopartyjności. Czyli, że musimy zrobić front jedności narodu. Jak wiadomo, w Polsce już taki front był. Można oczywiście wrócić do tych starych wzorców. Ale jest też na szczęście bardzo ciekawa rozmowa Macieja Nowickiego z Ece Temulkuran. To jest turecka dziennikarka, komentatorka i pisarka. Bardzo opozycyjna wobec Erdogana, która oczywiście dostrzega cały szereg analogii między polskimi i tureckimi losami, choć naprawdę do Turcji nam szczęśliwie jeszcze bardzo, bardzo daleko i która mówi coś takiego, jakby nawiązując do tego, co ja przed chwilą powiedziałem o wyjeżdżaniu za granicę. Otóż trzeba jednak pamiętać, że gdy mówisz, to już nie jest mój kraj, przegrywasz. To bardzo kuszące, żeby coś takiego powiedzieć. Wręcz naturalne. Wiem coś o tym, bo w Turcji nieraz liczyliśmy na zwycięstwo kandydata opozycji, a potem znowu przychodziła klęska. Wiem też, że mówienie, że to nie jest mój kraj, niczego nie rozwiązuje. Zmienia samego ciebie i twój kraj. Z odejściem każdego z nas z terytorium, które gangsterzy mogą zagarnąć, staje się coraz większe. Aż w końcu kraj staje się ich wyłączną własnością, zaś my stajemy się bezdomni. Myślę, że to jest dobra puenta na ten przegląd, ale nie mogę sobie odmówić jeszcze jednej rzeczy. Jeżeli byście, a pewnie Państwo sami siebie teraz pytacie, co dalej, co można zrobić, to ja powtórzę coś, co bardzo wiele razy w czasie tych wycinanek prasowych powtarzałem. Otóż wiemy na przykład i słusznie narzekaliśmy na straszliwą, miażdżącą siłę propagandy telewizji polskiej, TVP, aż się wzdragam przed użyciem tego słowa Polska, bo to jest oczywiście pisowska telewizja. Nie chodzi teraz, jak ona łamie ustawę o radiofonii i telewizji. Chodzi o to, że rzeczywiście wywiera ogromny wpływ na miliony naszych rodaków, do których my potem mamy pretensje. Otóż jedyną równowagą dla tej zakłamanej propagandy mogą być dobre media, które będą próbowały docierać szerzej niż docierają dzisiaj. Ale czy będą docierać, zależy wyłącznie od nas samych. One nie żywią się powietrzem. Jeżeli nie kupujemy tygodników opinii, jeżeli nie wpłacamy pieniędzy na te media, jak na przykład Obywatele News, jak OKO.press,
jak nie wiem, Krytyka Polityczna, jeszcze szereg innych tytułów, miejsc, portali, to nie spodziewajmy się, że ktoś za nas odwali tę gigantyczną pracę informacyjną z dotarciem do ludzi. Kiedy Państwo ostatni raz widzieli płatną reklamę któregoś na przykład z tych tygodników gdzieś w przestrzeni publicznej? Nigdzie, bo oni nie mają na to pieniędzy. Powiem więcej, im tych pieniędzy mają mniej, tym bardziej będą obniżać poziom. To jest nieuniknione, nie ma szans. Ja się złoszczę na moje koleżanki i kolegów, złoszczę się na redaktorów, że tu mi tego brakuje, a tu o tym nie napisali, a o tym napisali za słabo, a o tym za szybko, a o tym powierzchownie, ale nie ma siły. Żyjemy w kapitalizmie. Jeżeli redakcja nie jest w stanie zarobić na własne potrzeby, na zorganizowanie pracy, na przyjęcie i utrzymywanie na ludzkim poziomie zdolnych i uczciwych dziennikarzy, to za chwilę będziemy mieli tylko telewizję zwaną niesłusznie publiczną. A jeszcze PiS zapowiada w tej chwili wielką rozgrywkę z mediami niezależnymi. Naprawdę każdy, kto zarabia gdzieś przynajmniej w okolicach nawet nie średniej krajowej, mediany w Polsce, jest w stanie, nie wiem, 50 zł miesięcznie przeznaczyć na którykolwiek z tych tytułów albo na stały przelew na któreś z uczciwych mediów internetowych. Jeżeli przegramy też kolejne wybory, to się nie dziwcie, jeżeli tych w efekcie głupich 50 zł nie chcieliście darować regularnie, powtarzam, dlatego że PiS będzie propagandowo wyłącznie rósł w siłę. Czy poddamy się, zależy wyłącznie od Państwa. Dziękuję.